Witajcie. Dziś goszczę Rafała Ząbka z Warszawy, który odpowiada za zrzutkę Powiększamy dom bądź częścią cudu. Czym jest cud? Cud w naszym wykonaniu jest dzieleniem się swoimi pieniędzmi, swoim czasem, tym co mamy najcenniejszego. My jako społeczność Kościoła Dom, bo o ten dom właśnie chodzi, jesteśmy społecznością ludzi ekstremalnie hojnych w swoim czasie i w swoich finansach i w pracy swoich rąk i chcemy namówić innych, żeby też stali się właśnie częścią tego cudu i podzielili się tym, co mają najlepszego. O co chodzi z tym domem? Tak jak już wspomniałem przed sekundką, Kościół Dom to społeczność Kościoła Zielonoświątkowego na Służewcu w Warszawie. Dom, dlatego że czujemy się tam jak u siebie. Zbudowaliśmy dom wspólnie, jako społeczność ludzi, którzy chcą się angażować, ale też po prostu kochają Chrystusa i chcą się tym dzielić z innymi. Postanowiliśmy nasz dom poszerzyć. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń dedykowaną szczególnie dzieciom i potrzebujemy 112 dodatkowych metrów, które dosłownie obok są do wynajęcia i chcemy je wyremontować, wyposażyć dla dzieci. Ale dom chcemy poszerzyć też w taki wirtualny sposób, ponieważ chcemy otworzyć profesjonalny kanał na YouTubie, który będzie pomagał nam obsługiwać live streamy z naszych nabożeństw, ale będziemy mogli też jakimś ciekawym kontentem się dzielić z otaczającą nas społecznością i do tego potrzebujemy zakupu sprzętu. Mhm. Pozwól, że skupię się na początku na tych dodatkowych 112 metrach. Dlaczego dzieci potrzebują tej przestrzeni i jakie dzieci potrzebują tej przestrzeni? Nasze dzieci, między innymi moje dzieci. Kiedy społeczność Kościoła Dom rozpoczynała swoją działalność 6 lat temu, dzieci można było policzyć na palcach jednej ręki. Teraz tych dzieci jest ponad 70 wskutek rozszerzania się społeczności, ale też naturalnie dzieci się po prostu rodzą, ale również dzieci z okolicznych blokowisk, z okolicznych domów. Mamy za sobą pół roku temu zorganizowaną półkolonię dla dzieci z okolicy, zupełnie darmową, która pokazała nam, jak duża jest potrzeba w tej okolicznej społeczności, żeby dzieci czymś zająć, czymś wartościowym, czasem nakarmić, po prostu poświęcić im czas. Czemu to dzieci trzeba czymś zająć? No, pochodzą z trudnych środowisk. Ale ja myślę, że też to jest znak czasu, że dzieci, rodziców, którzy są skupieni na zarabianiu pieniędzy i zapewnianiu im po prostu bytu, potrzebują jakiegoś miejsca, w którym mogą pobyć z kimś, komu na nich zależy, albo ze swoimi rówieśnikami. Mhm. Powiedz, co w tej przestrzeni, na którą zbieracie, będzie się dziać? Jak, na co może liczyć społeczność taka lokalna, która będzie was wspierać? Bo rozumiem, że swoją prośbę kierujecie głównie do lokalnej społeczności, czy nie tylko? To znaczy, myślę, że kierujemy do trzech grup odbiorców. Pierwszą grupą odbiorców jesteśmy my, domownicy wewnętrznie, rozszerzająca się społeczność Kościoła. Drugą jest ta społeczność ludzi, którzy mieszkają w okolicy i którzy doświadczają naszych takich działań prospołecznych. No ale trzeci wymiar to jest ten wymiar taki, gdzie internet dosięga ludzi na różnych kontynentach i wierzymy, że zrzutka.pl również nie ma granic, więc w zasadzie adresujemy ją do wszystkich, którzy być może nie podzielają naszych wartości, ale podzielają taką wizję świata, w której ludzie powinni się łączyć, znajdować przestrzeń do tego, żeby ze sobą rozmawiać, spędzać wspólnie czas, a nie być takimi wyalienowanymi jednostkami. Mhm. Chcecie zebrać 220 tysięcy, zebraliście już 35 tysięcy. Akcja wciąż trwa. Za te środki co zrobicie? Zbieramy nie tylko za pośrednictwem zrzutka.pl, więc mogę się pochwalić, że zebraliśmy już 100 tysięcy przez przelewy, gotówkę, czy też płatności kartą nawet na nabożeństwach. Rzeczywiście na zrzutka.pl mamy 35 tysięcy. Te środki chcemy przeznaczyć po pierwsze na wynajem i adaptację dla dzieci, wyposażenie i ozdobienie przestrzeni tych 112 dodatkowych metrów do naszej przestrzeni, ale druga sfera tego rozszerzenia domu, no to jest zakup właśnie profesjonalnego sprzętu do przeprowadzania live streamów z naszych nabożeństw, zakup dodatkowych kamer i programu pozwalającego na montaż w czasie rzeczywistym, na może nie tyle montaż, co wybór dodatkowych ujęć. Ja bardziej znam się na tej kwestii dotyczącej dzieci, mniej na tej kwestii technicznej. A jeszcze chwilę się na nich skupmy. Czy każdy może do was przyjść? Absolutnie każdy może do nas przyjść. Mamy
Myślę, że mogę powiedzieć, że nawet wierzącą dwunastolatkę i mamy wierzących staruszków, więc mamy również w swojej społeczności, jak sądzę, ludzi niewierzących, ponieważ nie jest to pierwsze pytanie, które zadajemy po tym, jak kogoś przyjmujemy kawą i herbatą. Mhm. W jakich godzinach można was odwiedzić? W każdą niedzielę od 10:30 do wczesnych godzin popołudniowych, 13:00-14:00. Nabożeństwa zaczynamy od wspólnym śniadaniem, a potem już uwielbieniem, kazaniem od godziny 11:00, ale w tygodniu organizujemy spotkania dla studentów, dla mężczyzn, kobiet, dla każdej grupy wiekowej. Najlepiej jest śledzić nasz fanpage i stronę na... Jaki jest fanpage? Jak fanpage Kościół Dom, strona www.kościoldom.pl. Mając już 100 tysięcy złotych, to jest bardzo prawdopodobne, że w czasie, który sobie założyliście, te środki uda się zebrać. To po jakim czasie wykończycie tą przestrzeń i jak, o ile więcej osób będzie mogło z niej korzystać? Przestrzeń główną naszą, która myślę, że jest co najmniej 3 razy większa od tej przestrzeni, którą teraz chcemy wynająć, od momentu, kiedy do niej weszliśmy, do momentu, kiedy odbyło się pierwsze nabożeństwo, minęły chyba niespełna 3 miesiące. Więc liczymy, że uda nam się w przeciągu miesiąca wykończyć tą przestrzeń, ponieważ jesteśmy bardzo sprawni, a nie ma nic wspanialszego niż serce wolontariusza, więc uważam, że bardzo szybko ją wykończymy, ale oprócz dzieci będą z niej korzystały osoby w każdej grupie wiekowej, bo po prostu jest to przestrzeń, w której będziemy organizowali rozmaite, nie chcę powiedzieć eventy, ale spotkania. Znaczy generalnie naszym celem jest łączyć ludzi w takiej przestrzeni, której nie mogą sobie, nie wiem, znaleźć w przestrzeni miejskiej. Tak? A możesz wspomnieć, jakie aktywności się do tej pory najbardziej sprawdzały? Tak. Takie aktywności, które są nieoczywiste. Nieoczywiste z punktu widzenia kościoła. Tak? Czyli na przykład potańcówka. Zrobiliśmy potańcówkę, gdzie DJ-em był Hirek Wrona. Spotkaliśmy się na patio takiego nie najładniejszego budynku na Służewcu, który zamieniliśmy na parkiet taneczny i było naprawdę wesoło i podejrzewam, że większość ludzi nawet nie miała pojęcia, że może takie coś organizować kościół. Taka właśnie inicjatywa, o której już wspomniałem, to jest, z której jestem szczególnie dumny, to jest półkolonia dla dzieci, 50 dzieci. Myślę, że koszt tej półkolonii zamyka się w jakichś 20 tysiącach całkowicie za darmo dla tych dzieci, wykonana naszymi rękami i rękami fundacji, które namówiliśmy do współpracy. Jakiej fundacji? Różnych fundacji. To była Fundacja Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, która przeprowadziła nam warsztaty ekonomiczne. To były warsztaty pierwszej pomocy. Przeróżni ludzie, którzy po prostu postanowili się podzielić dobrem z nami. Wspomniałeś, że nie zbieracie tylko online, ale online to jest wasza pierwsza akcja? Online to jest nasza pierwsza akcja. Do tej pory było tak, że pieniądze i siły zbieraliśmy na zasadzie skrzykiwania takiego pospolitego ruszenia ja, moja rodzina, tak, znajomi. Natomiast to jest rzeczywiście nasza pierwsza akcja, gdzie wychodzimy do szerszej publiczności, jeżeli można tak powiedzieć. Nasze live streamy z nabożeństw ogląda w każdym tygodniu 1000 osób. Nasze posty na Facebooku ogląda coraz więcej, komentuje coraz więcej osób, więc też jakby no widzimy w tym szansę, potencjał do tego, żeby też nawiązywać z ludźmi kontakt. Mhm. Dlaczego zrzut.pl i jakie inne drogi pozyskiwania środków online rozważaliście? Decyzja o tym, żeby zacząć zbierać, była bardzo szybka. I w zasadzie pierwszą nazwą, jaka przyszła nam do głowy, była zrzutka.pl w jakiś taki zupełnie naturalny sposób. Ja osobiście nie zastanawiałem się nad wyborem żadnej innej możliwości zbiórki online. Jest wygodnie, tak? I z mojego punktu widzenia, jako osoby, która administruje u nas tą zrzutką, przejrzyście i bez jakichś większych formalności. Natomiast no, taką inną formą online'owego naszego promowania zrzutki jest po prostu Facebook, tak? Nie prowadzimy zbiórki na Facebooku stricte, tylko linkujemy do naszej strony i do naszej podstrony na zrzutka.pl. Natomiast no, niewątpliwie jest to też narzędzie, które pomaga nam się rozszerzać z tą akcją. Mhm. Czy samo założenie zrzutki było trudne? Nie. Zrobiłem to sam, a nie jestem jakimś orłem i sokołem internetu, więc... Ile to trwało, tak w przybliżeniu? Samo założenie trwało bardzo krótko. Myślę, że napisanie dobrego opisu do tej zrzutki no, zajęło więcej czasu niż założenie. Założenie to było kilkanaście minut. Natomiast później był ten etap weryfikacji, tak? Ale to myślę, że kiedy zakładałem zrzutkę, wydaje mi się, w czwartek, w poniedziałek już było wszystko
załatwione. Okej. Okay. Czy chciałbyś się podzielić jakimiś radami z innymi organizatorami? Przede wszystkim trzeba mieć dobrze przemyślaną strategię komunikacji poza samą zrzutką, tak? I odpowiedzieć sobie na pytania, co jeżeli się nie uda zebrać tych pieniędzy w takim czasie, tak? I myślę, że nie należy się przerażać tym, że na początku te pieniądze, powiedzmy, tam gorzej spływają. Ja myślę, że ludzi to też, poza tym, że zrzutka wygląda na zweryfikowaną, ludzi przekonuje to, że widzą, że ktoś inny na nią wpłacił. No więc naturalnie, moim zdaniem, ona się rozpędza jak kula śnieżna. Dokładnie. Kościół dom, gdzie się mieści? Po pierwsze, kościół to ludzie, a nie konkretny adres. Jesteśmy gotowi do tego, by spakować nasze plecaki i przejść w dowolne miejsce na świecie, ale spotykamy się przy Gotarda 16 na Służewcu. Gdybyś miał zachęcić naszych widzów i słuchaczy do wsparcia waszej akcji, co zechciałbyś im powiedzieć? Zechciałbym na pewno powiedzieć na własnym przykładzie i z własnego doświadczenia, że nie ma piękniejszej rzeczy niż dawać. To jest zupełnie nieporównywalne z braniem. Ja sam jestem częścią tego cudu i tej super zrzutki Kościoła Dom. Przyłączyłem się i mogę powiedzieć, że dawanie wiąże się z takim przypływem naprawdę dużej adrenaliny, więc polecam. Ja również polecam adrenalinę. Akcja wciąż trwa. Jest 35 tysięcy środków zebranych na zrzutce. Potrzeba 220 tysięcy. Zachęcam słuchaczy i widzów do wspierania, do udostępniania. A tobie, Rafale, chciałem bardzo podziękować i życzyć powodzenia. Trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.